Marta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Rozszerzenie małopolskiej tarczy antykryzysowej zapowiedział marszałek Witold Kozłowski podczas sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Oprócz pakietu medycznego oraz dwóch pakietów skierowanych do przedsiębiorców, dodany miałby zostać pakiet społeczny. Zamierzam wyjść z inicjatywą utworzenia jeszcze jednego pakietu, pakietu społecznego. Będzie to pakiet, w którym mieściłyby się już podjęte przez zarząd decyzje, a mianowicie wyasygnowanie 15 milionów złotych na pomoc i wsparcie dla domów pomocy społecznej i drugie 15 milionów wsparcie nauczania zdalnego. Jak relacjonował marszałek Kozłowski, zarząd województwa małopolskiego dużo czasu i uwagi poświęca też tworzeniu narzędzi do walki z koronawirusem, m.in. dając pieniądze na zakup potrzebnego sprzętu medycznego. Ciągle trwają postępowania zakupowe, ciągle podejmujemy jeszcze deregulacyjne decyzje na komitecie sterującym. Deregulacyjne w tym zakresie, w tym sensie, że jeżeli należy dokonać zmiany w jakiejś ścieżce zakupowej, albo rodzaju zakupów, no to dokładnie tym zajmuje się komitet sterujący. W trakcie sesji mowa była też m.in. o udzieleniu pomocy finansowej gminom i instytucjom z terenu województwa, objęciu udziału w spółki Koleje Małopolskie, nadaniu szpitalom wojewódzkim statutów oraz zmianom w budżecie. Podobnie jak poprzednia sesja, również to posiedzenie odbyło się za pomocą internetu. Krzyż z Nowej Huty to symbol o wyjątkowym znaczeniu historycznym. 27 kwietnia obchodzona jest rocznica pamiętnych wydarzeń z 1960 roku, jakim była obrona krzyża przed władzą komunistyczną. By upamiętnić tę datę, pod krzyżem kwiaty złożył m.in. wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urenowicz. W każdym nowochódzkim domu pamięć o tych wydarzeniach jest bardzo mocno utrwalona. Ja także jestem wnukiem i synem osób, które tutaj w tych wydarzeniach brały udział. To szczególne znaczenie miało także w kształtowaniu się tego, kim ma być w przyszłości Nowa Huta. Pamiętajmy, że miała być miastem bez Boga, miastem socjalistycznym. Historia obrony krzyża zapisała się na kartach historii Nowej Huty, tworząc również początek działań opozycyjnych wobec brutalnego aparatu represyjnej komunistycznej Polski. Przeczytałem wczoraj gdzieś w jakimś dokumencie IPN-u, że co niektórym decydentom ówczesnym nie podobało się to, że krzyż dalej stoi na tym miejscu. Niektórzy nawet wyrazili sugestię, że może to oznaczać, że Władysław Gomułka rozpoczyna budowę kościoła. Chcieli tego uniknąć. Warto pamiętać tę rocznicę, gdyż było to jedno z pierwszych wydarzeń, jakie rozpoczęło się w drugiej połowie XX wieku i otworzyło drogę do demokracji. Pomimo pandemii koronawirusa, Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje swoje zadania. Jednym z nich jest dokończenie budowy zachodniej obwodnicy Skawiny. Realizowanych jest też wiele mniejszych inwestycji w ramach programu inicjatyw samorządowych. Województwo Małopolskie prowadzi program inicjatyw samorządowych. Jest to program, w którym jednostki samorządu terytorialnego, gminy z terenu województwa małopolskiego składają do nas wnioski na realizację mniejszych inwestycji na terenie swoich gmin. Po przeglądnięciu ofert, po zapoznaniu się z ofertami zostaje nadany ranking takich ofert i województwo małopolskie wspiera jednostki samorządu terytorialnego kwotą 50% na wykonanie zadań, które są najbardziej potrzebne lokalnym społecznościom. Takie prace to m.in. budowa chodników czy też rond w ciągu dróg wojewódzkich. Takie zadania najczęściej wykonywane są przez mniejsze firmy budowlane, które najczęściej pochodzą z terenu danej gminy, danego powiatu z Małopolski. Jest to znakomita forma, aby przedsiębiorcy z Małopolski mogli wykonywać te prace, żeby małopolscy przedsiębiorcy dający pracę Małopolanom mogli działać na miejscu, gdzie przebywają. Warto przypomnieć, że w 2019 roku marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski przekazał promesy gwarantujące dofinansowanie dla realizacji ponad 50 zadań z zakresu infrastruktury drogowej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.